Cześć, witamy z kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na przekąski, które robię dla mojej córki. W tym momencie ma 19 miesięcy, więc mniej więcej właśnie na ten wiek je przygotowuję, ale też zależy, co tak naprawdę tutaj dawałam do jedzenia. Myślę, że spokojnie które rzeczy możecie podać po roku. Wcześniej chyba takie przekąski nie są potrzebne. Dajcie mi znać, jak taki film Wam się spodoba i czy chcecie więcej takich właśnie filmów, to z pewnością takie dla Was nagram, a teraz właśnie zapraszam Was na przekąski, które sama przygotowuję. I robimy taką szybką przekąskę. Potrzebujemy do tego banany, kakao oraz mascarpone. Piekarnik włączamy na 180 stopni. Banana teraz przetnę tutaj mniej więcej w tym miejscu i troszeczkę wydrążę środek, żeby móc włożyć właśnie mascarpone z kakao. Zaraz Wam pokażę, jak to już wygląda. Wydrążyłam więc część banana. Mam nadzieję, że nie za dużo i najwyżej tutaj sobie zaraz ten środek jeszcze włożę i teraz tutaj umieszczamy właśnie serek mascarpone. Już mamy banany z mascarpone, ja teraz wsypię kakao, ale generalnie równie dobrze można by było tutaj pokruszyć czekoladę i chyba ja też teraz to zrobię, żeby ona się tak fajnie roztopiła, pokruszę odrobinę gorzkiej czekolady. Tak przygotowanego bananka z kakao i czekoladą wkładamy na 25 minut do 180 stopni. Ja już tutaj musiałam na środku spróbować, bo to jest takie pyszne i kremowe, naprawdę niesamowite. Banan, jak widzicie, jest ciemny, ale to się nie przejmujcie, on oczywiście skórka nie jest do jedzenia, tylko ten środek, a jest przepyszna, więc idealna szybciutka przekąska dla Lili. My też byśmy zjedli, a nie mamy więcej bananów. Także Lila dzisiaj zje taką pyszną przekąskę bananową. Kolejną szybką przekąskę, którą my akurat sobie zjemy dzisiaj po obiedzie. A więc przygotujcie sobie 300 gram mniej więcej truskawek, około 100 gram banana. Ja mam trochę więcej, bo Lili zjadła trochę, więc już go zużyję, żeby nie szczerniał. Śmietankę 30 taką kremową oraz trochę mąki ziemniaczanej. Ewentualnie, jeśli tutaj truskawki byłyby bardzo kwaśne, to może przydać się miód. Ja zobaczę, jak to będzie. Na samym początku oczywiście truskawki zaraz umyję i oczyszczę i będziemy blendować truskawki wraz z bananem, także działamy. I teraz będziemy sobie blendować bananę oraz truskawki na gładziutką masę. I dodajemy tak około 30 ml śmietanki. Tutaj już mój mały pomocnik przyszedł. I teraz słuchajcie, naszą tutaj mieszankę, że tak powiem, przelewamy do garnka i będziemy podgotowywać. O, tak aż nam się zagotuje. A jak się zagotuje za moment, to dodamy tutaj mąkę. Myślę, że tak łyżka lub dwie, żeby to było bardziej gęste, ale zaraz zobaczymy. Żeby nie zrobiły się grudki, to rozpuśćcie sobie mąkę w odrobinie wody. Tak. I teraz pozostało nam przelanie naszego puddingu do szklanych saleretek. I tak naprawdę nasza praca tutaj się kończy. Wkładamy teraz sobie te budyniowe takie desery do lodówki. Ja na około 2-3 godziny, także po obiedzie będzie idealnie. I przekąska już jest gotowa. Tu mamy jeszcze ciasteczka pokruszone bez cukru i malinki u góry. Także tak, także jemy dzisiaj taki podwieczorek. Bardzo jest pyszny. Dzisiaj na przekąskę Lili ma lody. Odłożyłam banana, jogurtu i mięty, które rośnie nam w ogródku. Zresztą widać mięty. Oczywiście nie jest jakaś zbilansowana przekąska, my zaraz wychodzimy na urodziny, ale tak dałam Lili, żeby sobie przekąsiła. Zimny misiu. Dobry? Tak? To połóż tu, jak nie chcesz. Połóż. Zimna.
trzeba poczekać, zaraz troszkę się ociepli. Także tak to wygląda. Zamówiłam ostatnio na Allegro takie różne zdrowe, zdrowsze wersje słodyczy i znalazłam taką galaretkę z agarem. Już kiedyś takie były w Biedronce bez żelatyny. A tutaj jest też fajnie podana proporcja do żelków, więc ja właśnie zrobię mini tutaj żelki. Umyłam właśnie foremkę, wyschnie i zaraz przygotuję. I wyszła galaretka. Tutaj trochę mi się urwało, ale jest, więc jej będzie miała na podwieczorek. Pakujemy kilka misiów ze sobą. Fajnie. Będzie przepis na szybką przekąskę, do której potrzebujecie ryż, truskawki i w sumie jakieś może zboże, którymi będziemy sypać, i łyżeczkę miodu, jeśli truskawki nie są zbyt słodkie. I na początku kroimy truskawki w małą kostkę, wsypujemy do miski. Ja do kuleczek jeszcze dosypałam wiórków kokosowych, żeby troszeczkę lepiej się trzymały, ale jest bardzo ciepło, więc one się rozpuszczają. I w sumie można by tutaj jeszcze zrobić taki sos truskawkowy, czyli zblendować truskawki na przykład ze śmietanką 30. Ale ja już nie chcę tak wszystkiego Lili polewać truskawkami, bo ona tak dopiero zaczęła jeść truskawki, wcześniej tak nie miała ochoty i wiecie, nie chcę, żeby to było za bardzo truskawkowe. A jogurt wiem ten, że lubi, to jest wegański taki z Lidla kokosowy, więc tak na pewno zje. Także pyszna przekąska. Pokażę teraz Wam, jak robię takie ciacho przekąskę dla Lili. Więc tutaj mamy 3 banany pokrojone. Na teraz dodam jeszcze 2 łyżki kakao. Następnie łyżkę masła orzechowego. Ja mam akurat taką pastę orzechową bez soli i cukru. Dałam jeszcze łyżkę pasty kokosowej. Mam ją z Kruka. I wsypię jeszcze troszeczkę wiórków kokosowych. Tak, żeby tutaj coś było. O! I to wszystko musimy teraz zblendować. Ja musiałam użyć mojego starego blendera i trochę sobie nie poradził, jak widzicie, z takimi bananami, no ale to nic. Teraz to wszystko przelewamy do foremki takiej wyłożonej papierem do pieczenia i będziemy stawiać do piekarnika. Te ciacho, te batoniki, przekąska jest taka szybka, że nawet jak Wam dziecko płacze, jesteście w stanie szybko je przygotować. I teraz 180 stopni, 30 minut i będzie ten spód gotowy. I postanowiłam zrobić 2 polewy, które włożymy do środka. Tutaj jest rozpuszczona pasta kokosowa, a tutaj jest jogurt naturalny. Fajnie, jakby miała bieluszka, bo jest gęstszy, ale właśnie nie mam, więc wzięłam taki i posypałam troszeczkę łyżeczką smaku jagodowo. Więc będzie część taka i część taka. Po stygnięciu włożyłam do jednego jogurt, do drugiego masę kokosową i tak na zmianę pokroiłam. No i niestety właśnie powinniśmy poczekać na wystygnięcie, no bo już nie mam tyle czasu, więc zrobiłam tak i już spakowałam, bo my bierzemy to ze sobą, ale jest bardzo smaczne, także koniecznie sobie spróbujcie. Możecie oczywiście ładniejsze kształty zrobić, a teraz już nie miałam na to czasu, ale jest pyszne. Właśnie zaczęłam robić dla Lili przekąskę i zupełnie zapomniałam Wam pokazać, więc, teraz Wam pokażę, co robię. Tutaj mamy jogurt, to jest, słuchajcie, jogurt naturalny Bieluszek, bardzo fajny, bardzo dobry. Ja do niego dodałam pół łyżeczki, nawet nie, po prostu odrobinę miodu, bo truskawki mam trochę kwaśne. Znaczy nie muszę kwaśne, ale na pewno nie już takie bardzo słodkie. I słuchajcie, to co zrobiłam, to po prostu je umyłam i zblendowałam. I teraz te truskaweczki przelałam sobie tutaj do garnka, żeby je odrobinę podgrzać, bo ja je wyciągnęłam je prosto z lodówki, więc ja nie chcę, żeby to było takie, wiecie, bardzo zimne. Tutaj mamy salaretkę. Przyda się też, słuchajcie, przydadzą się takie ciasteczka. One są, słuchajcie, bez cukru, bez soli, bez niczego, tylko mąka pszenna i tłuszcz. I ja je teraz przesypałam sobie tutaj do takiego woreczka i będę je tłuczkiem ubijała, żeby je pokruszyć. I teraz do takiej salaretki wlewam jogurt naturalny na wierzch, pokruszone ciasteczka i truskawki.
tak, słuchajcie, wygląda gotowy już deserek dla Lili. Chcę się trochę ciepło, są truskawki, ale nie aż tak gorące, nie wiem czemu parują, delikatnie są ciepłe. No i tak wygląda dla niej właśnie dzisiejsza przekąska. Mega szybka, mega łatwa i Lili ją naprawdę bardzo, bardzo lubi. Wpisu już nie miałam nagrywać, ale stwierdziłam, że w sumie powiem Wam szybko, jak robię zapiekane brzoskwinie, ponieważ, no w sumie, czemu nie, będziecie mogli sobie skorzystać, bo teraz też brzoskwinie są bardzo dobre, więc mamy tutaj 4 brzoskwinie przekrojone na pół, wyciągnęłam z nich, jak widzicie, pestki i troszeczkę wydrążyłam miąższ, żeby było trochę więcej miejsca. Do malaksera włożyłam 3 łyżki mąki pszennej, włożyłam tak 1/3 łyżeczki cynamonu, garść orzechów włoskich, a potem dodamy sobie jeszcze masło i płatki owsiane, żeby taka by nam wyszła kruszonka, ale póki co to musimy to zblendować. Jeśli Wasze dzieci mają kilka lat albo robicie tą przekąskę dla siebie, to ja Wam polecam posiekać orzechy, nie zblendować. No ale moja córeczka ma 19 miesięcy, więc ona nie pogryzie orzechów włoskich. A wiecie, takie podziawane mogłyby je stanąć w gardle, więc ja mam wszystko posiekane. I teraz połączymy sobie to wszystko ze 2 łyżkami masła i dodam trochę płatków owsianych. A może te płatki też trochę zblenduję? W sumie tak. Dodam sobie tutaj trochę płatków owsianych, zblenduję je i wtedy masełko. W międzyczasie nagrzewam sobie już piekarnik na 180 stopni, wypełniamy sobie brzoskwinie i będziemy je piec pół godziny, także tak będą wyglądały, nawet chyba za dużo zrobiłam tego mięszu, ale ja sobie go zostawię, bo jeszcze mamy brzoskwinie, więc nic się nie zmarnuje. Hop, elegancko to wygląda, mega apetycznie, ja w ogóle bardzo lubię takie owoce pod kruszonką i takie rzeczy, więc... na pewno będzie bardzo pyszne. I już mamy przekąskę gotową. Ja ją Lili trochę wyciągnę, żeby łatwiej było jeść i podam ją w towarzystwie wieluszka. Także bardzo ładnie pachnie. Mam nadzieję, że jej posmakuje. Byłoby wszystko w tym filmie. Napiszcie mi koniecznie, jakie Wy macie sposoby na szybkie, zdrowe, łatwe przekąski. Ja staram się zawsze, żeby one były zbilansowane, natomiast wiadomo, że nie ze wszystkim tak się uda. Ale mimo wszystko staram się, żeby te przekąski jak najczęściej były takie domowe, zdrowe, które zrobię sama po prostu im dłużej, a na pewno do 3 roku życia chcę, żeby Lili właśnie nie jadła jakichś takich przetworzonych przekąsek, jakichś, wiecie, nie wiadomo jakich słodyczy, kinderków, czekolad, nie wiadomo czego. No moje zdanie jest takie, żeby takich rzeczy nie podawać takim maluszkom. Na razie cieszę się tym, że Lili właśnie je to, co je dla niej przygotowuje, że jej to smakuje, że smakuje jej wiele, wiele innych rzeczy, po prostu ona ciągle by tak naprawdę jadła coś. Także tak to wychodzi. Dajcie mi koniecznie właśnie znać, czy chcecie więcej takich filmów. Napiszcie mi, jakie Wy macie sposoby na jakieś szybkie, fajne przekąski. I widzimy się niedługo w kolejnych filmach, także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Pa, pa!